Montego Bay liczy około 80 tysięcy mieszkańców i jest największym ośrodkiem turystycznym na Jamajce. Krzysztof Kolumb dotarł tutaj w 1494 roku i nazwał zatokę, nad którą leży miasto, Zatoką Ładnej Pogody. Obecna nazwa Montego Bay tłumaczona jest jako Zatoka Smalcu. Płatna plaża należąca do Doctor's Cave Beach Club. Ten prywatny klub został założony w 1906 roku i funkcjonuje do dziś. Równowaga, rzeźba z brązu upamiętniająca stulecie założenia klubu. Szeroka plaża ma około 200 metrów długości i jest jedną z najbardziej znanych plaż Jamajki. Plaża jest częścią chronionego parku morskiego Montego Bay, w skład którego wchodzą pobliskie rafy koralowe. Montego Bay jest czwartym co do wielkości miastem Jamajki po Kingston, Spanish Town i Portmore. Do portu w Montego Bay dociera wiele statków wycieczkowych. Sklepik pod gołym niebem na plaży. Tak też można prowadzić biznes. Ptakom zaabsorbowanym poszukiwaniem pożywienia zupełnie nie przeszkadza bliskie sąsiedztwo ludzi. Plac Samuela Sharpa, główny plac miasta. W latach 1831-1832 w okolicach Montego Bay miało miejsce powstanie niewolników, którego przywódcą był Sharp. Po stłumieniu powstania Samuela Sharpa powieszono. W 1975 roku ogłoszono go bohaterem narodowym i dla uhonorowania główny plac miasta nazwano jego imieniem. Kościół Świętego Jakuba, zbudowany z wapienia w latach 1775-1782 na planie klasycznego krzyża greckiego. Za ołtarzem umieszczono rzadko stosowane w kościołach tak zwane okno palladiańskie. Niedaleko Montego Bay znajduje się Rose Hall. Jest to dom wybudowany przez Johna Palmera w 1770 roku, nazwany imieniem jego żony Rose. Dom jest znany z opowieści o Annie Palmer, zwanej Białą Wiedźmą, która podobno zamordowała trzech mężów, a potem została uduszona przez swojego niewolnika. Uważa się, że jej duch do dziś nawiedza posiadłość. Dom został zniszczony w 1831 roku podczas powstania niewolników i pozostawał w ruinie przez ponad 100 lat. W 1966 roku został kupiony przez Johna Rawlinsa i przywrócony do pierwotnego stanu. Odwiedza go około 100 tysięcy turystów rocznie. Dom jest położony na wzgórzu z pięknym widokiem na Morze Karaibskie. Bligia pospolita albo aki. W kuchni jamajskiej jej owoce są często podawane jako dodatek do solonej ryby. Drzewo o korze koloru miedzi. Po
pobliżu domu jest grób uważany za miejsce pochowania Anny Palmer, czyli Białej Wiedźmy. Od 40 lat odbywa się spływ tratwami po rzece Marta Brie. 9-metrowej długości tratwy wykonane są z bambusa. Licencję na prowadzenie spływu posiada 85 osób. Spływ rozpoczyna się od betonowego nabrzeża, trwa około godziny i ma 5 km długości. Tratwa zabiera 2 osoby. Malownicza trasa spływu prowadzi przez tropikalny las deszczowy. Tratwy gromadzą się na końcowym przystanku trasy. Tu są ładowane na odpowiednio skonstruowane przyczepy i transportowane w górę rzeki do punktu startu. Niemal do wszystkich malowniczych zakątków Jamajki docierają ogromne statki wycieczkowe.